Cześć, siemanko, z tej strony Patryk T25. Witam was w kolejnym vlogu. Lecimy sobie z uprawkami pożniwnymi. Wczoraj zacząłem. Zrobiłem sobie 3 hektary. Ciągnik niech się grzeje. Wczoraj zacząłem, zrobiłem sobie 3 hektary. Idziemy zobaczyć te śruby, czy nie trzeba żadnej śruby wymienić. Wał wczoraj smarowany, to nie będziemy smarować po 3 hektarach bez przesady. Tutaj po uprawianiu pod kukurydzę bezorkowo straciłem całe mocowanie łapy. Jest to zrobione, teraz tak patrzę, że w miarę się to trzyma, więc to będzie chodzić. W miarę są te śruby jeszcze dobre, także niech się troszeczkę ciągnik rozgrzeje i będziemy jechać. Zostało mi jeszcze 3 hektary do zrobienia. I dlaczego gruber, a nie talerzówka? Dlatego, że będę siał popląd pod kukurydzę po zbożu i dlatego gruberuję, rozsieję sobie popląd rozsiewaczem i normalnie bronami zarównam, pobronuję po prostu pole, porównam po gruberze i ładnie wszystko się przykryje, elegancko. Rok temu tak robiłem, wyszło bardzo fajnie, także w tym roku też tak robię. Gruber, po prostu siewka i brony. No i działamy. Już dzisiaj zrobiłem 2 hektary. Znaczy no, plus minus, bo tu mi zostało kawałek i tutaj kawałek. No z hektar został jeszcze. No i powiem wam, że wczoraj robiłem przed deszczem w suche i lepiej to się wczoraj robiło niż dzisiaj. Dzisiaj popadało 5 litrów w dzień i teraz wieczorkiem tu właśnie po robocie sobie robię. No i ta słoma jest wilgotna, mokra i wczoraj to się mieszało, że ziemia leciała aż na gruber. A dzisiaj to się bardziej wszystko pcha i ciągnie niż miesza. No i kurczę, bladę. No robię, bo robię. Nie jest jeszcze aż tak bardzo źle. Na tym polu sporo prosa. Pszenica jara tak ogólnie była. Mam pole po jęczmieniu zrobione wczoraj, poprzężycie dzisiaj i to jest pszenica jara. Sporo prosa. A jak jest jakiekolwiek zielsko, pesz, czy proso, czy jakiekolwiek w ogóle zielsko, to ten gruber już w ogóle nie miesza, tylko aby ryje w tym, robi takie rowy, bo te korzenie go trzymają. No i to, i kartoflisko za gruberem. Kartoflisko za gruberem i za ładnie to nie wygląda, no. Za ładnie to nie wygląda. Ale ogólnie plan jest taki, gruber po prostu, tak jak rok temu robiłem, szedł gruber. Rozsiewam po prostu, wiecie, no rozsiewaczem popląd i brony, nie? Więc mimo, że to teraz jest kartoflisko, no bo tak to wygląda. O, zobaczcie jak skacze, takie kopy się robią, bo jest mokra słoma. Łapa rzuci, wał podskoczy i się robią takie kopy, nie? Wczoraj tego nie było. Więc naskaczę się z bronami, jak to będę włóczył, bronował, ale to się wyrówna, rok temu też tak było. W tamtym roku tak samo robiłem, jak i teraz. I to jakkolwiek wyglądało po bronach i potem jak talerzowałem jesienią, to było w miarę równo. Dlatego w tym roku tak samo robię i nie będzie źle. Ziemia jest dość pulchna, te 5 litrów spadła sucha ziemia. A robię na 10 cm około. Mógłbym to robić talerzówką, bić talerzówkę, posiać teraz popląd talerzówką, ale powiem wam, teraz gruber spulchnia tą ziemię na 10 minimum cm, nawet może i 15, nie wiem. Nie mierzyłem. I potem teraz posieję popląd i jesienią, jak ten popląd będę talerzował, to jest ziemia spulchniona teraz po gruberze i potem ta talerzówka elegancko to miesza. Jakbym teraz robił talerzówką płciutką uprawkę, to potem jesienią, jak będzie sucha jesień, to mi ta talerzówka nie wejdzie tak głęboko w ziemię, żeby ten popląd dobrze przemieszać i ten
i pole wyrównać, powiedzmy, nie? No, żeby ten popląd pociąć, wymieszać, to też ta talerzówka w jesienią musi iść troszeczkę głębiej. Dlatego też robimy teraz gruberem. Tą ziemię ładnie spulchnimy, bronami wyrównamy, a potem jak będziemy robić uprawki jesienne w celu zniszczenia poplonu, to ta talerzówka ma pulchną ziemię, nie? No i teraz też, żeby popląd zszedł, ziemia jest elegancko spulchniona. Dzisiaj padało 5 litrów, ziemia jest dość wilgotna, miejscami sucha. Ale w to ma też jeszcze teraz padać deszcz. To ma też teraz padać deszcz, więc w taką pulchniutką ziemię elegancką napada deszczu i to będzie rosło, no bo w ubitej ziemi, powiedzmy, by to, mi się wydaje, gorzej miało rosnąć, nie? No i też gruberem robimy z tego względu, że no jest tutaj na tych polach w tym roku tego zielska sporo. Po jęczmieniach ściernisko opryskałem Roundupem, bo też było tego dużo, no tutaj po ozimych zbożach nie ma, no tu wiary jest. No i też gruber od razu wyrywa to zielsko trochę. Korzenie trochę powyciąga z tego perzu, bo to sporo perzu. W miarę to wygląda, robota ubywa. 8-8 na godzinę, 9 jeżdżę. Po ślizgu koła nie ma za dużego, bez napędu też by się dało radę uciągnąć. Nie jest źle. Na tych redlicach sercowych robię, więc praktycznie tutaj jest gęsto łap, to jest 2,2-11 łap, więc łapa od łapy 20 cm, sercowa ma 13, więc praktycznie wyrywamy wszystko i no i w miarę to wygląda, no mówię, tu gdzie dużo zielska, to jest kartofisko i to jest nieuniknione po prostu, no korzenie go trzymają, nie ma gdzie tej ziemi rzucać i widać, każdą łapę widać, jak tutaj, nie? Ale jutro bronami to przelecimy i będzie bajka. Tą całą słomę się porozciąga po całym polu. No właśnie, i też a propos, w tamtym roku fajnie to wyszło, bo też miałem pola po przężycie, gdzie była słoma cięta i miałem pola po jęczmieniu, gdzie była słoma zbierana. No to po gruberze było zajebiście, no bo praktycznie wcale nie było słomy na wierzchu po gruberze. I w momencie, kiedy na przykład bronowałem to, tą samą słomę, tak jak tutaj jest, porozciągałem po całym polu, taki się dywan z tego zrobił. Powiem wam, wilgoci było więcej, ta słoma trzymała wilgoć w ziemi. No. Tej wilgoci było więcej, ale skaczemy teraz. No właśnie, to jest, no bo ta słoma jest wilgotna. Łapa ściągnie trochę słomy, wał podskoczyć, taka kopa robi, kurwa. Wszystko przez to, że robię to dzisiaj, a nie wczoraj, no. Bo wczoraj było elegancko, a dzisiaj już jest po deszczu i ta słoma jest gnój. To wszystko się ciągnie, tak kurwa. Trudno. Terminy trochę gonią. Siać poplony. Talerzować resztę ściernic, póki jakakolwiek wilgoć teraz będzie, bo nadają troszkę deszczu, a naprawdę było sucho, więc trzeba korzystać z tej wilgoci, żeby te uprawki porobić teraz, póki jest wilgoć, no bo po co palić talerze w talerzówce w suchej ziemi, nie? Musiałem wytrzeć szybkę i ponagrywamy sobie trochę, pogadamy. Co my tu robimy? Talerzujemy sobie ścierniska obecnie po pszenicy pod rzepak. Sucho, zobaczcie. Wczoraj padało 5 litrów. Zero wilgoci. Zero wilgoci, talerzóweczko oczywiście Wolfmet. 3 metry, no i co, 10, 10,3, 10,5 na godzinę, tak średnio sobie jeżdżę cały czas i lecimy. W miarę to się miesza, płyciutko ustawiona na jakieś 5, 8 centymetrów, coś powierzchnię głęboko, no zależy gdzie wpadnie, no tutaj jednak w górce jest bardziej piasek, na końcu pola jak i na początku bardziej lepsza ziemia, więc tam od koło 5 do tego 8 cm mniej więcej, tak jak patrzyłem,
to sobie talerzujemy. No i zobaczcie, no Celino Pyrko 1750 obrotów. Praktycznie tej talerzówki nie czuję. Dzisiaj rano sobie jeszcze robiłem ścieżki Gruberem, John Deere'em. Piszecie w komentarzach, że John Deere'em nic nie robię. Otóż John Deere robi w polu. Tak jak już poplony mam zasiane, Gruberem jeździł Masej, a potem rozsiewał John Deere poplon rozsiewaczem oraz zabronowywał. No i tak jak dzisiaj, z samego rana wyjechaliśmy porobić sobie ścieżki oraz wszystkie te kolejny na ścieżkach pozagarniać Gruberem, bo talerzówka sobie z tym średnio radziła. Więc przyjechaliśmy sobie John Deere'em, Gruberem porobić wszystkie ścieżki na każdym polu. Więc John Deere robi, tylko kurde w nim to mi się za bardzo, powiem wam szczerze, nie chce nagrywać. Z tego względu, że jest głośno, są drzwi pootwierane, kurzy się niesamowicie do środka. Nic nie mówiąc mam piach w ustach, a to dopiero jakbym jeszcze z wami gadał. No sucho u nas, strasznie sucho. Nie pada wcale deszcz, dzisiaj też tak się tam chmurzyło, zobaczcie, jest pochmurzone nad lasem. Kilka kropel spadło, że ja tylko musiałem wyjść szybę umyć, bo mi szybę zapaskudziło całą. Tutaj też kolejna była i Gruberem zrobione i elegancko, kolejny nie ma. Talerzówka teraz jeszcze wyrównała i elegancko, tu jest taka ciemna, czarna ziemia, mokro tu zawsze przy rowie. Tu już też mam stalerzowane. Ogólnie już te prace pożniwne dobiegają końca. 6 hektarów poplonu mam zasiane. Łubin z owsem oraz samowschody wyjdą jakieś. Zobaczcie, tu jest ta ciemna ziemia. Tu jest zawsze mokro i dobra ziemia. Tam dalej już jest piasek. Cała górka jest piasek. Tak samo tutaj mam pole 2 hektary, jest ciemna ziemia i tam dalej piasek. I dopiero przy lesie jest jakaś lepsza ziemia, nie? Mozaika. Na tym polu klasa ziemi jest od 3B do 5. Tak to wygląda. A pole ma, no tutaj łącznie 3,5 hektara można powiedzieć w tych dwóch kawałkach. Tak to liczę zawsze 3,5 hektara. Zaraz słońce wyszło, a miało padać. No mówię, szybę pobrudziło, aby musiałem wyjść szybę umyć, bo byście nic z tyłu nie widzieli. I tyle z tego deszczu było. Nadal się kurzy. Tragedia, sucho jak nie wiem, no ale cóż, kukurydza jeszcze jakkolwiek wygląda. Jutro jest niedziela, bo dzisiaj jest sobota, dzisiaj mamy dzień który? 27 lipiec i na jutro nadają deszcz, dlatego talerzuję ściernicka na polach, gdzie będzie rzepak, żeby to już było stalerzowane. W to padał deszcz i samowschody wszystkie wyszły, żeby potem już z pługiem to zaorać pod rzepak i żeby potem już za bardzo to nie chciało w rzepaku nam rosnąć. A czy tak będzie, to się okaże. Sami widzicie, ta leżóweczka Wolfmet robi robotę. Mimo że sucho, fajnie jest to wymieszane. Tutaj fakt, no tutaj słoma była cięta, tu nie była słoma zbierana, była słoma cięta. Wszystko z ścieżkarnią w tym roku kosiłem. No i w miarę jest to wymieszane, wiadomo, właśnie tam na początku pola, jak i tutaj na końcu, gdzie troszeczkę lepsza ziemia, tej słomy jest oczywiście więcej na wierzchu, bo talerzówka płyty idzie automatycznie. Ale i tak wygląda to bardzo fajnie. Słoma jest pocięta, słoma jest wymieszana z ziemią. Wapno też jest rozsiane. Sialiśmy wapno w poniedziałek. Potem we wtorek bodajże i w środę gruberowałem pod ten poplon. W czwartek siałem poplon i go zabronowywałem. Wczoraj szykowałem talerzówkę, trzeba było trochę nasmarować przed tym talerzowaniem. No i dzisiaj sobota, od rana ścieżki. I właśnie teraz talerzuję. Mam stalerzowane już 5 hektarów. Jak to skończę, to będzie z 5,5. No i jeszcze dzisiaj tak my, no i to skończę i mam pod rzepak wszystko już stalerzowane. To do rzepaku będę go siał 7,5 hektara. 7,5 hektara tak planuję rzepaku zasiać, żeby tam ciężarówka powiedzmy odjechała w miarę pełna. Nawet jak da 3 tony z hektara, to ta ciężarówka wyjedzie pełna, tam będzie około 20 ton na niej.
Tak mi pola pasują, bo tu są pola, mówię, tu jest 3,5 praktycznie w kawałku, tam jest hektar 60 przede mną i jeszcze do wsi 2,40, także duże, fajne kawałki, prostokąty. No i z opryskiwaczem będę miał łatwiej, bo wiadomo, w tych rzepakach te opryski muszą być zrobione w punkt. Dlatego pole praktycznie w jednym miejscu wszystko, szerokie pola, więc z opryskiwaczem powinno to w miarę szybko pójść, to pryskanie tych właśnie rzepaków. No i też ziemia taka niegłupia, mówię, jedno pole po jęczmieniu, tutaj wszędzie po pszenicy. No i po rzepaku później dniu by była pszenica i tak to się kręci, nie? Kukurydze u nas też, kurcze blade, usychają, ja nie wiem co to będzie. Będą żniwa we wrześniu kukurydziane. Wiesz, jak ja skoszę kukurydzę we wrześniu, to ja będę jęczmień siał po kukurydzy. No po co to z innego? Jęczmień po kukurydzy i nie ma co tam pola marnować pod pszenicę, powiedzmy, po kukurydzy, a pszenicę sobie siać gdzieś indziej, nie? No bo nie widzę innej opcji. No by musiało teraz zacząć padać, żeby ta kukurydza przetrzymała dłużej. No, wpadać nie chce, no i kukurydza od spodu usycha. Ona po prostu raz, że zwija liście od temperatury, a dwa, że od spodu już są normalnie uschnięte liście. Więc ona już długo nie przetrwa. Kolby teraz też, kolbę nalewa, no bo już wiecha wszędzie jest, kolba wyszła. Kolby ma w miarę, wody teraz braknie, żeby ją nalać i co to będzie? Masakra. Plon pszenicy, średnia 5 ton. Pszenżyto na oko 5-5,5 tony. Jęczmień to już w ogóle porażka, tam 4 tony wyszła średnia bodajże. Nawet chyba nie całe, no coś koło 4, na pewno nie więcej niż tam 400. Powiedzmy, przyjmijmy 4 tony, no bo ja to wszystko ważyłem, ale już do końca nie pamiętam, ile tam dokładnie tego było. No i co to, i ceny nie ma, pszenica po 800, jęczmień po 690, pszenżyto całe magazynuję w domu. No pszenicy też zostawiłem sobie z 15 ton, bo ciężarówka odjechała, było na ciężarówce 28 i z 15 w domu zostało i to wszystko. Tylu hektarów, żeby po prostu, no i tam. I to jest naprawdę tutaj fajna ziemia, pole zadbane w dobrej kulturze. Tutaj kukurydza lekko 12 ton co roku. Tutaj po prostu tak, pszenica była, aż się w hederze gotowało, a nie sypała i koniec, no. Do zbiornika nie chciało lecieć i chuj, no. Tutaj widzę, sąsiad przyjechał słomę prasować. Oporowa akcja, prasowanie słomy. Zaraz tam podjedziemy bliżej, bo tam też mam kawałek pola, które muszę stależować pod rzepak jeszcze. Zaraz zobaczymy, co oni tam będą prasować tę słomę. To może widzimy się za chwilę właśnie, jak tam podejdę. I zobaczcie, ta chmura cała. Zobaczcie teraz. Ta chmura cała przeszła, zobaczcie, jak to jest czarno. I nawet, kurde, nie popadało. Spadło kilka kropel, żeby szybę ubudzić. No. Tu już za mną będzie teraz słońce świecić. A ta chmura przeszła i nic nie padało, no. Masakra. No i jak zwykle nocna zmiana wjeżdża. W moim przypadku. Kończymy talerzowanie, ostatnie kółko będę teraz robił. Pole niewymiarowe. Zostanie trochę, na raz tego nie wezmę. I mamy stalerzowane wszystko po zbożach. Plus już mamy stalerzowane jakieś tam dzierżawy nowe, które nam doszły w tym roku. Zakrat teraz jadę ścieżkę, którą robiłem gruberem. Mówiłem wam o tym w sobotę, jak nagrywałem vloga. Dzisiaj jest poniedziałek. 4 hektary pyknięte. Ostatnie 4 hektary dzisiaj do zrobienia było. 21:30. Chmura przyszła, ciemno się zrobiło. Zobaczcie tu, gdzie gruberem robiłem ścieżkę. Z tyłu nic nie widać. Jakby się ta leżówka zapchała, to ciągnijmy z gos, a ja bym nie widział. No i co? Tak jak w sobotę wam mówiłem, nadawali deszcz na niedzielę, spadło 2 litry. I macie odpowiedź. Z tyłu co się dzieje?
No i akurat zostanie takie kurde metr, pół metra nawet może. No ale nie wezmę na raz, no bo tutaj muszę po gruberze wyrównać ładnie. Tak to się będzie tam psuło nam później. No ale już mniejsza o większość, ostatnie pole. I mamy potalerzowane wszystko. Teraz tylko czekać naprawdę na deszcz, bo jest tak twardo, no słuchajcie. Talerzówka ma 3 metry, 1,5 tony waży i ona ma ciężko wejść w ziemię, jest tak twardo. Ona miejscami, tutaj gdzie na wiosnę stała woda i robiłem kolejny, to ona po prostu idzie po wierzchu, że słomy nawet nie wyrywa, tylko słoma sterczy za nią, nie? Jest tak twardo. Jest, no tu, tutaj po gruberze teraz jadę troszeczkę wilgoci, już jest teraz ciemno, to widać. Albo tu, gdzie więcej słomy było ściętej, ta wilgoć może troszeczkę jest za talerzówką, ale w większości przypadków jak talerzuję, to po talerzówce jest sucha ziemia, a talerzujemy na jakieś 5-7 cm ciągle. I jest normalnie sucha ziemia za talerzówką, to jest... Jak tu po drzepach zaorać? Czy nawet gruberem zrobić? Jak ja ścieżki robiłem, to gruber wyskakiwał. Jak tu teraz pod ozimę zboża uprawić pole na głęboko? Zaorać czy na głęboko uprawić, jak tam kto woli? Jest masakra. Tutaj gdzie lżejsza ziemia, to jeszcze może jakoś tako, ale tu gdzie, mówię, z wiosny woda stała, ta ziemia się tak ubiła, jest beton. Gruber wyskakiwał. A to dopiero pług. Masakra. No ale dobra, kończymy te uprawki. Coś tam wam powiedziałem w tym vlogu. Coś tam ponagrywaliśmy mniej więcej. No i co? I dzisiaj koniec uprawek. Vlog wyjdzie niebawem, bo tam po żniwach wrzuciłem wczoraj. O żniwach vlog wrzuciłem wczoraj, więc ten wyjdzie taki w tydzień. Czyli jak go oglądacie, to już jest pewnie sierpień. Jakaś tam ciągłość w tych vlogach. Ale talerzówka tu skacze. Ale będę tu miał dobrze orać, ojej. No skacze, bo gruber takie porzucał gdzie nie gdzie kępy i po prostu talerzówka skacze, bo jest płciutko ustawiona. Potem będę orał, to z kabiny będę musiał wylecieć. No może nie będzie tak źle. Musiałem to zrobić gruberem, te ścieżki, bo na tych ścieżkach naprawdę potem pług, to by była tragedia to zaorać te ścieżki, nie? Zawsze ten gruber trochę spulchnił. Będzie lepiej. No i co? I to chyba na tyle. No ciemno jest, nic nie widać. Kurzy się strasznie. Miałem nagrać wcześniej, ale mówię, te nowe dzierżawy robiłem, tam musiałem troszeczkę te kamienie uważać, bo to nie moje pola. Dopiero pierwszy rok teraz talerzowałem, więc... Kamienie dwa znalazłem takie, żebym talerz mógł urwać. No ale udało się to potalerzować. Zobaczymy, to na tych dzierżawach nowych będzie rosło za rok. Jeszcze nie wiem w ogóle co gdzie siać. Ceny nawozów to jest co jest. Dzwoniłem dzisiaj o nawóz. Ceny mnie po prostu zszokowały. No. NPK 2800, polifoska szóstka powiedzmy. To na pszenicy 800, no ja pierdzielę, nie? Szkoda słów na to wszystko, naprawdę to aż się odechciewa. Aż się odechciewa robić. Polifoska, mówię, 2800 mi powiedziała kobita dzisiaj. A to na pszenicy 800. Jest masakra. No ale każdy, kto gospodarzy, wie jakie są ceny. Jakie były plony. Jakie są ceny nawozów. Niech sobie każdy odpowie na pytanie, czy to się opłaca. Może i się opłaca, jak tej ziemi troszeczkę jest, to się może i opłaca, ale... Ale to jest, można powiedzieć, wyjście na zero. Gdzie tu myśleć o jakichś inwestycjach? Gdzie tu jakieś nowe nabytki? Nie ma szans. Nie w tym roku coś czuję, oj nie w tym roku. Kukurydza, potencjał piękny, a teraz usycha. Mamy koniec lipca, kolba już ma ziarko żółte. Usycha od spodu, już tak jakby od ziemi do kolby są liście uschnięte. Zresztą we wrześniu będziemy kukurydzę kosić. I jaki będzie plon tej kukurydzy?
jak tak sucho jest, ona wiechę puszczała, było sucho, kolbę puszczała, było sucho, teraz kolbę nalewa, jest sucho. Co to będzie za plątej kukurydzy? Kukurydza po ile w skupie? Nawet się nie pytałem, nawet nie chcę się denerwować, bo dowiem się, jak będę kosił. Bo to jest naprawdę już odechciewa się wszystkiego, jak tak patrząc na to tak bardziej, powiedzmy, no jak planować coś w przyszłość dalej właśnie, w sensie nabytki czy jakieś inwestycje, to się nie da po prostu, no. Jednego roku jest tak, drugiego tak, w tym roku miało być piękne plony, piękna cena i co jest? Ani plonu, ani ceny, nie? Co można planować, no? No ale każdy, kto gospodarzy, ten wie jak jest, każdy zna swoje gospodarstwo, każdy zna swoje ziemię. Każdy planuje pod siebie, nie patrzy na innych. Robi po swojemu i jakoś to na razie wychodziło i może nadal będzie wychodzić. No i to by było na tyle w tym vlogu, kończę pole, dostał mi poprzeczniak na końcu. Jadę do domu i koniec uprawek pożniwnych. Na razie chwila spokoju z pracą w polu i potem zacznie się w sierpniu oreczki pod rzepak, oreczki pod ozimę zboża, więc coś tam się będzie działać. Na razie może się zajmiemy szykowaniem zboża do siewu czy coś. Roboty full, tylko na nic czasu, o tak powiem. Jak jest robota, to nie wiadomo, za co się wziąć. Dobra, widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, cześć!